Przed nami 15. edycja międzynarodowego turnieju o Puchar Solidarności. Tegoroczna edycja rozegrana zostanie tradycyjnie na obiektach klubu sportowego Stal. W zespołowej obsadzie nie zabraknie gości z zagranicy. W tym roku tak, faktycznie mamy gości z zagranicy. Jest to drużyna Atmosfery Możajki dzięki współpracy z firmą Orlen, która została zaproszona za ich pośrednictwem, oraz klub Akademia Piłkarska Żalgiris Wilno. I tu trzeba podziękować panu Tomaszewskiemu z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który bardzo mocno pomógł nam w organizacji przyjazdu tej drużyny. Ponadto w stawce nie zabraknie również młodych zawodników z krajowego podwórka. Oprócz tego wystąpi jeszcze jako gospodarz dwie drużyny Olimpii. Wystąpią trenera Fabiana Chodyny oraz Sebastiana Śniecia. Wystąpi Gol Brodnica, Wisła Nowe, Gryft Czew, Zryw Wielki Lubień. Ilość zespołów biorących udział w turnieju pozwala na rozegranie spotkań w systemie każdy z każdym. Rozgrywki będą w formie każdy z każdym, jednej grupy. Będą wszystkie drużyny się spotykały z racji tego, że mamy drużyny zagraniczne, które są jak gdyby taką atrakcją tego turnieju. Każdy chciałby z nimi zagrać i my to udostępnimy. Będziemy rozgrywali mecze na dwóch równoległych boiskach. Sobotni turniej będzie również idealną okazją do sprawdzenia ostatecznej formy przed rozgrywkami ligowymi. Za tydzień już rusza liga, więc to będzie tak naprawdę dla wielu drużyn prawdziwy sprawdzian przed rozpoczęciem sezonu, sprawdzenie okresu przygotowawczego letniego, który jest krótszy niż zimowy, i sprawdzenie dla trenerów, co jeszcze można szybciutko poprawić przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych. Po zmaganiach na boisku dla wszystkich zespołów i zawodników przewidziano dekorację z nagrodami. Dla najlepszych przewidziane są nagrody dodatkowe, bo każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal, a najlepsza trójka otrzyma pamiątkowe puchary i dodatkowe nagrody indywidualne. Dodatkowo jeszcze przewidziane są nagrody dla najlepszego strzelca, najlepszego piłkarza, najlepszego bramkarza. Początek sobotniego turnieju na Mniszek Arenie o godzinie 10:00.